rano. Dzisiaj tak nie to było. W sumie miałem dawno już nakręcić taki materiał o porzuconych autach. To będziemy teraz patrzeć na porzucone auta. Zobaczcie, ile w roku mamy takich porzuconych wszędzie. Ja zazwyczaj na tą uwagi nie zwracam. Ale sami się przyjrzycie. Będziecie mieli okazję zobaczyć, ile aut jest porzuconych z różnych przyczyn. Tu mamy pierwszy. I tak będę chodzić, jeździć na terenie, to będziemy zliczać i patrzeć na te samochody. To jest chyba, nie wiem co to jest, jakaś Mazda czy coś, Peugeot. Zobaczymy, patrzę jaki stan. Już blachy mu ściągli, pewnie będą użyte do tankowania za darmo. Benzyny. Stoi gdzieś już chyba rok albo więcej. No i taki aut jeszcze dupy. Sam zobaczyłem kolejnego wraka. Jeszcze ma blachy. Już zaindukować się pewnie użyty. Do jakiegoś włamu czy co? Patrzę jakiś tam. Już tu stoi ileś chwili czasu. Mamy kolejnego wrosta. Patrzcie na koła. I znowu kolejny Fiat, popatrzcie. Znowu już tu kupa czasu stoi. Jest bardzo wiele na każdym parkingu praktycznie nastają. Patrzcie, widzicie? Dobra. Następny Matis, patrzę. Stabilizer. Następny, popatrzcie. Całkiem uszczelnia. Terena. Stare. Czy jest taki nie stare? Warsztat wraków. Jedno sejczęto. Odkąd to pamiętam się z tym. Drogi Peugeot. Peugeot wyrasta pomału. Patrzcie, tu mam kolejnego. Już z karnym kutasem. I następnym patrzę. Idziemy dalej.
wystające. Kolejny sobie wzrasta. Trzeba też zajebać blachę. Patrzcie, znowu mamy Fabian, zgoda. Kolejny wrastający. No i mamy kolejnego opla chyba. Też bez blach, nie reno. Już się dorwali do świateł u niego. Patrzcie, znowu mam kolejnego. I znowu mamy kolejnego Volkswagena Golfa. No i kolejny. Patrzcie, jedziemy dalej. Widzicie, jaka multipla. Coś długo stoi. Rastasy. I znowu mamy opla. Znowu mamy Volkswagena. Mam taksówkę porzuconą. Stoi tu od chuj lat, że jak pamiętam. Patrzcie, opowiem wam historię tego auta, jest ciekawa. Jakiś czas temu było tutaj niezła wichura i go i spadł.
palnik, centralnie drzewo. No i co? Właściciel stwierdził, że go się raczej nie będzie opłacał naprawiać, że ma jakiegoś karnego kutasa. I teraz mi tak stoi sobie tutaj rozjebany. OC pewnie nie pokrywa zdarzeń takich losowych. Taki pech po prostu. Tu mam znowu Skodę. Dosłownie wrasta w ziemię. Ja tylko już też pomału. Patrzcie, znowu mamy Forda starego wrastającego. Patrzcie, znowu Peugeot. Też kolejny frakcjon, tylko będzie też to już stoi. Mamy kolejne, popatrzcie. Patrzcie, jaki to niezmęczony życiem. Tu wrasta. A czy jak już wrasta? Jak już się wrasta, to... I znowu kolejny lanos tym razem, bo... Jaki zajebisty malacz się obował. No widzicie? Jak się da, jak się dba. Ile on ma kurwa lat, zobacz. Jeśli się tu auto już rozjebanych 10-letnie, a on ile ma? 30 lat i elegant. No dobra, to by było na tyle. Widzisz, mamy jeszcze jedną Hondę porzuconą. Jeśli interesują Was takie treści, to zostawiajcie komentarz albo zadawajcie pytania w sekcji komentarzy. Za mnie to tak specjalnie to nie idzie, żeby wykaczyć to auto. Większość to stoi centralnie. Na każdym osiedlu tak jest. Ja tylko wyczaiłem te, które mam po drodze. A założę się, że u Was na każdym osiedlu znajdzie się jakiś pomysł na nowy odcinek, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobają Wam się takie treści, to komentujcie, udostępniajcie. To zobaczymy, może nagram coś w podobnym stanie. Na zakończenie chciałbym pokazać tylko trampkę. Był jeszcze jeden, ale już go rozkradli, nie widać. Jak już wrasta. On już tu stoi. Dobra, kurde, 5 lat, jak odkąd ja pamiętam. A cholera wie, ile on stał wcześniej. Bo tu jeszcze jeden, bo już to się zawinął. Albo się rozpacam. Tutaj stał taki Mercedes, też kurde kupę czasu. Ta przyczepa też tu kurde kupę czasu stoi. Już on ktoś przerobił na reklamę.